Cześć Kasiulutki i witam na kanale 50 na pół. W tym odcinku o zdrowiu kobiecej, seksualności, co warto pamiętać podczas pandemii, chociaż nie ograniczamy się do pandemii. Zaczynamy! Statystyki wskazują, że w czasie pandemii koronawirusa w Polsce badania profilaktyczne i regularne wizyty u doktora u wiele osób przestały być priorytetem. Według badań z czerwca 81% Polek przyznało, że nie wykonywało badań ginekologicznych od czasu ogłoszenia pandemii w Polsce, a 70% potwierdziło, że wizyta u ginekologa była wtedy znacznie trudniejsza. Według sondażu przeprowadzonego na zlecenie Fundacji OncoCafe Razem Lepiej, co czwarta respondentka odwołała lub przesunęła termin badań z powodów pandemii. W ciągu ostatnich kilka miesięcy zakrzepy krwi zostały dodane do stale zmieniającej się listy objawów COVID-19. Czemu ja mówię 19, a nie 19? Związek między COVID-19 a zakrzepami krwi stworzył nowy zestaw obaw dla kobiet w ciąży, przyjmujących antykoncepcję lub przechodzących terapię hormonalną. Ale czy jest to powód, aby porzucić pigułki, plastry lub sposób, w który dbamy o siebie? Nie wiem. Z tymi statystykami i pytaniami postanowiłam porozmawiać z panią ginekolog na właśnie ten temat. Dzień dobry Państwu, witam wszystkich. Nieczęsto zdarza nam się występować i rozmawiać akurat w takiej przestrzeni. I co warto mieć na uwadze jako kobieta podczas tego nieprecedensowanego okresu? Jak się to mówi? Unprecedented time, tego okresu bez precedensu. Zadałam też Wam pytania na Instagramie na temat tego, co byście chcieli, żebym zapytała panią ginekolog. W tym materiale też pojawi się rozmowa z Ewą Sykowską-Molgą, znana na Instagramie jako mama psycholog dziecięcy, o porodzie i ciąży i jak się wyróżniał podczas pandemii. Urodziłam 20 października. Więc w sumie niedawno. Jak zaszłam w ciążę, to zaraz po tym wybuchła pandemia, znaczy jak się dowiedziałam o ciąży. Bardzo dziękuję pani profesor za połączenie się ze mną dzisiaj w bardzo ważnych sprawach podczas COVID-u. Bardzo się cieszę, ponieważ mamy rozmawiać na temat antykoncepcji, koncepcji, trochę ciąży, czyli takiej bardzo mi bliskiej tematyce. Zadałam pytania u siebie na Instagramie, pytania, które różne kobiety zadały i młode dziewczyny też, wiedząc, że będę miała rozmowę z panią profesor. Jedno pytanie, które się powtarzało wiele razy, to jest o tym, w jakim wieku najlepiej pójść pierwszy raz do ginekologa i jak się przygotować. Pierwsza wizyta u ginekologa powinna się odbyć tak naprawdę mniej więcej 2 lata od pierwszej miesiączki, jeżeli w ogóle mamy jakiekolwiek dolegliwości, jeżeli chcemy sprawdzić, czy wszystko jest prawidłowe, no to jak skończy się 16-17 lat. Jeżeli natomiast miesiączka jest regularna, jeżeli nie mamy jakichś dolegliwości, jeżeli nie potrzebujemy poradnictwa, nie mamy infekcji, to spokojnie tą wizytę pierwszą ginekologa, tak jak powiedziałam, możemy sobie odłożyć na czas już takiej dorosłości, kiedy nie musimy przychodzić z mamą. Mnie bardzo podoba się taki moment, kiedy ja już jestem starym lekarzem, jak widać. Natomiast bardzo mi się podoba, kiedy mama przyprowadza swoją córkę, taką jeszcze nastoletnią i mówi, pyta się, czy może pokazać gabinet i ona się już powoli przyzwyczaja, że jest gabinet ginekologiczny. Ta pierwsza wizyta powinna być taka, jeżeli nie ma żadnych dolegliwości, właśnie taka zaprzyjaźniająca się. Przecież ginekolog to przyjaciel kobiety na całe życie. I najlepiej, żeby był jeden albo dwóch, ale no nie zmieniamy tego lekarza za każdym razem, kiedy mamy jakąś dolegliwość i lecimy, bo myślę, że jak znamy nasze pacjentki, to możemy im lepiej pomóc. Natomiast jeżeli zaczynają się jakieś dolegliwości, pobolewania bólem brzucha, zaczynają silne się napięcia przedmiesiączkowe, proszę tego nie bagatelizować ze względu na to, że może to tuszować inne ciężkie choroby. Nie bójcie się baby ginekologów, no naprawdę jesteśmy życzliwi, kochamy nasze pacjentki. Jest to bardzo wyjątkowy czas, mamy pandemię i jeśli chodzi o dotyk i bliskość, to też jest wyjątkowe. Jakie porady ma pani dla dziewczyn rozpoczynające współżycie? Po pierwsze to, czego brakuje, czyli dobrej edukacji. Jeżeli nie przeszłaś dobrej edukacji, to
pamiętaj, że doktor Google i Google i szeptany przekaz koleżanek nie zawsze jest tym, czego oczekujemy. No, partnersko powinno wyglądać tak, że edukacja powinna być w szkole, że uczymy rzeczy najważniejszych, czyli mówimy o chorobach przenoszonych drogą płciową, musimy o nich pamiętać, mówimy o wirusie HPV, mówimy o bliskości, o tym, czego dziewczyna oczekuje najbardziej. Natomiast takie właśnie informacje gdzieś tam uzyskane no, nie są do końca bezpieczne. Pamiętajmy o antykoncepcji. Prezerwatywa jest dobrą antykoncepcją, a zgodnie z Światową Organizacją Zdrowia powinnyśmy myśleć, powinnyście myśleć, bo ja to już jestem dojrzała kobieta, o podwójnym zabezpieczeniu, czyli antykoncepcja bezpieczna, hormonalna, plus prezerwatywa, która zabezpiecza nas przed chorobami przenoszonymi drogą płciową. Ja może tak opowiem o sytuacji, która jest teraz w Polsce, o szczepieniach przeciwko HPV. W Stanach zrobiono duże badania, gdzie udowodniono, że dziewczynki, które są wyedukowane, zaszczepione, później rozpoczynają życie seksualne o ten rok, dwa, niż te, które nie szczepiły się i są bez edukacji. Czyli ta edukacja no, jest najważniejszym elementem i tak uważają wszyscy. Natomiast ukazały się i pewnie będą teraz szeroko komentowane w mediach najnowsze wyniki badań pana profesora Izdebskiego dotyczące seksualności Polaków w czasach pandemii. I rzeczywiście brak tej bliskości, brak chodzenia po parku za rękę, no, brak tych romantycznych spotkań powoduje, że częściej ucieka się w internet, masturbację, samozaspokajanie się, alternatywny seks, oralny, analny, czyli tutaj idziemy w taką stronę, dobrą pewnie, bo jest pandemia, ale musimy o tym pamiętać, że jest to modyfikator i nie jest to modyfikator, który podgrzewa, to jest zupełnie nowe patrzenie i musimy się też tego nauczyć. To samo zresztą dotyczy antykoncepcji w czasach pandemii. Wyraźnie zaznaczono, że antykoncepcja jest no, ważnym elementem, natomiast przerażające jest to, że dla młodego pokolenia, takiego jak pani, stosunek przerywany nadal jest formą antykoncepcji, który nie jest, i jeżeli mogę to wykrzyczeć głośno, to jeszcze raz głośno powiem. Stosunek przerywany nie jest żadną formą antykoncepcji. I koniec. Tak jak laktacja po porodzie, to nie jest antykoncepcja. Czyli w jednym i w drugim przypadku w ogóle wyrzucana jest z listy metod antykoncepcyjnych, bo to absolutnie tutaj w to nie wchodzi. I rzeczywiście, tak jak w większości państw, my na pierwszym miejscu w Polsce stawiamy prezerwatywę, potem jest jakaś przerwa, potem są hormonalne środki różne. I też jest ciekawe, że w czasach pandemii, i opieram się na badaniach profesora Izdebskiego, czyli tych najnowszych, mniej więcej kilkanaście procent par odłożyło starania macierzyńskie na okres po pandemii. Tylko że nikt do końca nie wie, kiedy będzie ten okres po pandemii. Jakie metody antykoncepcji kobiety powinny brać pod uwagę, szczególnie w czasie COVID, a jakie nie? To jest bardzo długie pytanie, to jest bardzo trudne pytanie, ale też mogłybyśmy długo o tym rozmawiać. Ja może powiem krótko, że musimy pamiętać o tym, że mamy różne formy antykoncepcji. Antykoncepcję codzienną i niecodzienną. Antykoncepcję, która składa się z preparatów estrogenowo-progestagenowych, to jest ta pierwsza. Ona wchodziła w życie, kiedy ja przychodziłam na świat, czyli ma już swoje 60 lat, stara, dobra antykoncepcja, która ma swoje miejsce bytu, ale w miarę upływu czasu przekonano się, że przy wysokim procencie dobrej antykoncepcji można wyeliminować estrogeny, czyli te, których się boimy. W czasach COVID-u trochę boimy się estrogenów i w antykoncepcji, i boimy się w przypadkach hormonalnej terapii menopauzalnej, bo one mogą powodować zmiany zatorowo-zakrzepowe, które już są konsekwencją COVID-u. Dlatego dużą uwagę przywiązuje się progestagenom, czyli tak zwanym dopom, popom progestagenowej antykoncepcji hormonalnej. I muszę powiedzieć pani, że ja osobiście ją uwielbiam u młodych kobiet, ale też i u dojrzałych. Bo jest to antykoncepcja, która jest dla każdej kobiety. Zresztą Światowa Organizacja Zdrowia uznała działanie pozaantykoncepcyjne, antykoncepcję jako jedno z 10 najlepszych osiągnięć medycyny XX wieku. To jest niezwykłe, prawda? My tutaj w Polsce trochę słabo mówimy o tej antykoncepcji, a ona jednak jest bardzo ważna. Chciałam
podkreślić jedną rzecz, która była wspomniana, czyli z COVID-em jest podwyższone ryzyko zakrzepicy. To jest taka burza cytokinowa. W przypadkach COVID-u dochodzi do zmian właśnie mogących doprowadzać do zatorów, zakrzepów, mikrozakrzepów w drobnych naczyniach. Dlatego pacjenci, którzy są na kwarantannie, raczej nie mają robionych badań, ale tacy, którzy są w szpitalach, dostają cały czas heparyny, czyli preparaty powodujące rozrzedzanie krwi, żeby do tych zatorów nie doszło. I taki jest efekt działania zresztą u pacjentek, które planują ciążę. My wprowadzamy aspirynę na noc, również ona ma działanie antyprostaglandynowe. Jest to udowodnione i dlatego ten efekt jest wykorzystywany. I dlatego właśnie, że takie działanie, trochę właśnie zakrzepowe, mają estrogeny, przechodzimy na terapię progestagenową. Na stronach rządowych zaleca się zmianę wizyt kontrolnych u doktorów na teleporady, jeśli to możliwe. Kiedy powinniśmy pójść do ginekologa, a kiedy teleporady wystarczą? W ogóle teleporady to jest taki temat trochę zastępczy, prawda? Bo ginekologia jest specyficzna, jak zdaje sobie pani z tego sprawę, to jest przełamywanie barier intymności, fotel ginekologiczny. Jeżeli jesteśmy stałą pacjentką, pod stałą kontrolą, ja sobie wchodzę w internet i czytam, i pacjentka ma infekcję intymną i mi opowiada, lub robi zdjęcie podpaski, bo tak się zdarza i nie tak rzadko, czy coś jakiś, nie wiem, pryszcz wyskoczył na sromie, to my sobie taką teleporadą poradzimy, bo zobaczę zdjęcie, wypiszę receptę i potem pacjentka zgłosi się na wizytę kontrolną. Jednak zobaczenie pacjentki, sprawdzenie pacjentki na pewno i przekonanie się na pewno jest tutaj bardzo ważne, no bo jeżeli pacjentka powie, że ma takie bóle brzucha, że nie może wstać z tapszanu, wzywała pogotowie nic nie pomogło, to jak ja nie zbadam pacjentki, to nie postawię żadnej diagnozy. Czyli jednak jesteśmy tymi lekarzami, którzy są bardzo potrzebni. Ale co jest ciekawego, i to też u nas jeszcze rzadko jest stosowane, że lekarz ginekolog może wykonać poradnictwo antykoncepcyjne na pierwszej antykoncepcji za pomocą teleporady, czyli przeprowadzony wywiad dokładny i możemy u pacjentki, która chce rozpocząć życie seksualne, rozpocząć stosowanie antykoncepcji. Natomiast docelowo gabinet ginekologiczny jest niestety potrzebny, żeby badać. Ale tak jak powiedziałam, te wszystkie infekcje, to wszystko, co się powtarza, pamiętamy też o leczeniu partnera, pamiętamy o ping-pongu, to taki długi temat o infekcjach intymnych. Ale na pewno wymiennie tak. Czyli gdyby podzielić, kiedy można teleporady, a kiedy powinno się pójść do ginekologa, czy ma pani profesor jakieś ogólne wskazówki? Nie mam ogólnych wskazówek, zawsze należy się do ginekologa, ale w sytuacjach kryzysowych przedłużenie recepty, infekcja intymna, którą możemy pokazać i zobaczymy, czy ona jest żółta, czy jest różowo zabarwiona, czy są to grudki jak seregrani, czyli coś takiego, co jesteśmy w stanie zidentyfikować, wysyłamy receptę, pacjentka nam mówi w kolejnej poradzie, czy czuje się dobrze, czy nie czuje się dobrze. To już od wiedzy, umiejętności danego ginekologa. Nie wszystko da się niestety e-poradą załatwić, ale na pewno można, i to jest chyba ważne, że pacjentka oczekuje, że ją skierujemy albo do lekarza, który jest na izbie przyjęć, albo bezpośrednio na oddział i myślę, że to też jest ważne. Jak się coś pojawiło na piersi, to wiemy, że od razu proszę iść zrobić USG, wysłać nam wynik i wtedy kwalifikujemy, czy wystarczy teleporada, czy nie. W antykoncepcji dokładnie jest tak samo. Przestrzegam przed tym, żeby nie leczyć się samemu preparatami, które leczą wszystko, czyli grzyby, bakterie, nie wiadomo, po co jeszcze leczą, bo jest to dłuższe leczenie dla nas potem i wiele, wiele trudniejsze. Jednak w takich sytuacjach, kiedy nie wiemy, co zrobić, nim kupimy cokolwiek w aptece, to warto też jednak sięgnąć po telefon i zadzwonić. Teraz temat pandemii i stresu. Czy pani profesor może dostrzegała u swoich pacjentów jakieś zmiany w cyklu spowodowane stresem, spowodowane pandemią? Lub zmiany w libido spowodowane stresem, spowodowane pandemią?
jeżeli chodzi o może od libido, bo to jeżeli wyjdziemy z założenia starego dobrego Freuda, że libido to jest wszystko, co nas otacza od jedzenia poprzez klimaty, no to pandemia będzie ujemnym modyfikatorem życia seksualnego. Jeżeli chodzi o grupę taką najmłodszą, która rozpoczyna życie seksualne lub jest jeszcze przed pierwszą ciążą, a może nie planować tej ciąży, no to oczywiście ta grupa nie choruje, jest nosicielami, więc tutaj ja specjalnie jakichś takich zmian nie widzę, poza tym, że kontynuujemy antykoncepcję, trochę więcej tej progesteronowej antykoncepcji. Najbardziej skarżą się młode osoby na tak zwaną samotność. Proszę pamiętać, że część młodych ludzi wyjeżdża na studia za granicę, prawda? Ma tam gdzieś w Barcelonie czy Cambridge swoich partnerów i tutaj nagle, jak dzieci moich przyjaciół wyjechały i potem trzeba było łącznie z kwarantanną je tutaj do Polski ściągnąć i siedzą przy tych komputerach i komunikują się na odległość. Nie latają samoloty, jednak tych przyjaźni i miłości jest sporo. To samo dotyczy tutaj nas też na miejscu, że był czas tej dostępności zdecydowanie mniejszy, o tym już mówiłam, że jednak ta grupa psychologicznie i seksualnie młode pokolenie musi być wychowywane w takim środowisku grupy, prawda? Grupa musi wyjść, grupa musi się spotkać, to wszystko się musi zadziać. Musi się zadziać ta zdrada, ta miłość, to wszystko wpisane jest w historię reprodukcji. Więc rzeczywiście ten stres rozłąki, ale jako takiego, jak już państwo czy para jest razem, to już tego spadku libido nie ma. I odczarowuje również spadek libido przy antykoncepcji. Proszę pamiętać, że antykoncepcja jest pozytywnym modyfikatorem życia seksualnego. Jeżeli dziewczyna przychodzi na kolejną wizytę i mówi, że spadło jej libido, no to znaczy, że trzeba zmienić antykoncepcję i właśnie na progesteronową. Gdyby była lepsza edukacja seksualna, to młode damy by wiedziały, że seksu trzeba się nauczyć. To nie jest tak, że stryk i jest. On po prostu wymaga edukacji, wymaga bycia razem. Jeżeli myślimy o takim seksie rzeczywiście, który ma potrwać chwilę, a nie jest tylko przyjemnością jednej imprezy. Jakie pani profesor ma porady dla osób planujących ciążę podczas pandemii? Ja jako położnik muszę pani powiedzieć, że ciąża jest takim fenomenem, że ta odporność immunologiczna, ta wojna immunologiczna, ta bariera jest tak ogromna, działająca ochronnie na płód, że no, myślę, że to jest jeden z fenomenów ludzkości, że my potrafimy nawet w sytuacjach na przykład procedur in vitro, czy dawczyni komórki jajowej, czy przez przypadek, nie wiem, zdarzy się tak, że mamy komórkę jajową nie swoją, prawda? I jednak ta ciąża potrafi się pięknie rozwijać. Taki mamy organizm, dlatego ja zawsze twierdzę, że świat jest kobietą, a my jesteśmy najmocniejszymi jej elementami. I dlatego nasz organizm jest taki niezwykły. Potrafimy dać sobie radę. I tak jest właśnie z ciążą w COVID-zie, że łożysko jest barierą i potrafimy donosić ciążę. Natomiast gdyby mnie się ktoś zapytał dzisiaj, tak jak mówiłam już wczoraj na wizycie, pyta się pacjentka, czy już jest czas na zajście w ciążę, to ja się pytam, czy to jest taki mus, że już, czy możecie państwo chwilę poczekać. I mówię, ta chwila to jest ten czas na przygotowanie się do ciąży, substytucja hormonalna. Antykoncepcja w ogóle daje możliwość uniknięcia strachu kobiecie przed niepożądaną w danym momencie, czy niechcianą w danym momencie ciążą, co nie znaczy, że będzie miała wpływ na dalsze jej życie. Jeżeli pacjentka miała problemy hormonalne przed ciążą, zastosujemy antykoncepcję, czy na przykład, nie wiem, miała zespół policystycznych jajników, zastosujemy antykoncepcję, zablokujemy jajniki, prawda? Nie pracują, wszystko wraca nam do normy, za jajniki pracuje tabletka antykoncepcyjna, no to przecież jak jej odstawimy, to w większości przypadków te objawy sprzed stosowania antykoncepcji będą wracać. Żeby nie bać się antykoncepcji, żeby czytać ulotki, bo okazuje się, że 15% Polaków w ogóle czyta ulotki leków, które dostają. Warto przeczytać ulotkę i nie bać się wrócić do ginekologa, kiedy nie odpowiada nam dana antykoncepcja. Nie jest tak, że tam szukamy odpowiedzi u koleżanek, wiesz, nie wiem, spadło mi libido, przytyłam, nie wiem, no obojętnie co. Tylko po to jesteśmy właśnie, do e-porad, jesteśmy do tego, żeby zmieniać antykoncepcję. I wtedy, kiedy cokolwiek jest
nieprawidłowego, zmieniamy najczęściej na antykoncepcję progesteronową. To jest taka, która nie zawiera estrogenów, o czym mówiłam. I wtedy, czy jest to doustna antykoncepcja, czy jest to antykoncepcja w formie systemów wewnątrzmacicznych, czy implantów zakładanych w skórę, pod skórą przedramienia, to ona będzie świetnie działać i część, zdecydowaną część tych objawów nam wyeliminuje. I taka moja prośba, jeżeli lekarz ginekolog stwierdził nas cystę, nie wiem, obfite krwawienia i zleci antykoncepcję, to uwierzmy, że mamy dobrą wiedzę i jeżeli ją zlecamy, to nie odstawiajmy jej na własne życzenie, bo ona jest też lekiem. Jak jest lekiem, to znaczy, że jest niezbędny do dalszego naszego dobrego funkcjonowania. Przecież każdemu z nas zależy na tym, żeby jeżeli ktoś planuje być mamą, to żeby ta ciąża była w odpowiednim terminie. Poza pandemią często podróżuję i słyszałam, nie wiem czy to jest prawdą, że podróżowanie samolotem i antykoncepcja może ewentualnie kiedyś być szkodliwe. Te loty dalekie, za oceany, te loty na wakacje, dużo ludzi wróci do wędrówek przecież, prawda? Po Azji i Afryce i rzeczywiście wtedy przestrzegamy, że jeżeli bierze się tabletkę estrogenowo-progestagenową, to nie należy pić wina w samolotach, dużo chodzimy, pijemy głównie płyny i pamiętamy, że taki spoczynkowy tryb życia skłania do zmian zatorowo-zakrzepowych. Dlatego też dobrze by było zastanowić się, jeżeli często wybieramy się w podróże, nad zmianą antykoncepcji na progesteronową. Dlaczego jednoskładnikowa tabletka jest dobra dla matek karmiących? Tabletka progesteronowa jest sprawdzoną antykoncepcją dla kobiet w połogu, dla kobiet karmiących, które rozpoczynają życie seksualne po porodzie. Pamiętajmy, że w dzisiejszych czasach poradnictwo laktacyjne jest tak dobrze rozwinięte, że doskonale radzą sobie mamy karmiąc nie tylko 8 miesięcy, ale i rok i 2 lata i w zasadzie nie ma twardych zasad, które powiedziałyby stop, to jest już czas na zakończenie karmienia. Karmimy tak, jak odpowiada to karmiącej, no i oczywiście małemu baby, chociaż małemu baby będzie odpowiadać pewnie do 18 roku życia, żeby się przytulać i chociażby samo to przytulanie w pewnym momencie jest ważne. Natomiast antykoncepcję możemy stosować progesteronową, ponieważ zrobiono badania. Opieramy się na badaniach, na tym opiera się medycyna, nie na produkcie wykonanym gdzieś tam, mimo że ma ładne opakowanie, tylko na twardych badaniach klinicznych. To w jaki sposób COVID najbardziej zmienił tą ciążę i ten poród w porównaniu do poprzednich? Przede wszystkim ten strach i taka jakby taka sytuacja, kiedy nie miałam możliwości sprawdzić, czy serduszko dziecka bije, bo nie miałam gdzie iść na USG, także ten stres na początku, a później właściwie praktycznie już pod koniec ciąży miałam taką sytuację, że trafiłam do szpitala, bo miałam bardzo wysoką gorączkę, bardzo, bardzo wysoką i w związku z tym, że gorączka, czyli taki podejrzany objaw w tych czasach, musiałam jechać do szpitala, w którym były osoby z podejrzeniem wirusa, prawda? Do innego by mnie nikt nie przyjął, tutaj u mnie w mieście oczywiście. Także byłam tam, byłam odizolowana, byłam jedyną pacjentką tak jakby na takim oddziale ginekologii z podejrzeniem wirusa. Wirus oczywiście został wykluczony, miałam jeden test, drugi test, natomiast jakiś wirus inny był widocznie, skoro miałam tą gorączkę. Nie mógł nikt mnie odwiedzić, to raz. Dwa, że lekarze zanim do mnie weszli, to musieli się ubrać w te wszystkie kombinezony, pielęgniarki. Tak naprawdę miałam bardzo małą styczność z jakimkolwiek człowiekiem, a jeżeli już, to z takim, gdzie widziałam tylko oczy. Nawet nie wiedziałam, czy już tej osobie mówiłam dzień dobry, czy nie, bo oni wyglądali wszyscy podobnie. Poród nie był, właściwie nie różnił się tak bardzo od poprzednich, no bo też to było cesarskie cięcie, także mój mąż i tak nie mógłby uczestniczyć w tym, co się działo. Natomiast później, po porodzie, spędziłam 2 tygodnie w szpitalu ze względu na dziecko. Tam ogólnie była taka sytuacja, że musieliśmy jeszcze przeczekać trochę.
i gdyby nie było pandemii, to też mógłby mnie ktoś odwiedzić, chociażby mój mąż mógłby zobaczyć dziecko, a tak naprawdę przez ten czas w ogóle nie widział, jak jego syn wygląda. Chciałabym podziękować pani profesor Wiolecie Skrzypulec-Plinta za bardzo miłą i przydatną rozmowę i chciałabym też podziękować Ewie z konta Mama Psycholog Dziecięcy za podzielenie się swoim doświadczeniem. Pamiętajcie, żebyście też dbali o swoje zdrowie poza covidowym w tym okresie. Trzymajcie się zdrowo i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!